Urodził się 8 marca 1964 roku w Poznaniu. Mieszka w Bydgoszczy, wywodzi się z rodziny lekarzy. Jego dzieci kontynuują rodzinne tradycje. Jest też politykiem, aktywnie działającym lekarzem radiologiem. Ma swoją pasję, gra w brydża i odnosi znaczące sukcesy w tej grze. Jego osiągnięcie to Mistrzostwo Międzynarodowe w brydżu sportowym. W 2012 został członkiem zarządu Polskiego Związku Brydża Sportowego, a w 2016 wiceprezesem zarządu. Prócz tego jest posłem na Sejm 5, 6, 7, 8 i 9 kadencji. Uwielbia dowolne dania, pod warunkiem, że przygotowuje je jego żona, a w naszej rozmowie, co oczywiste, odnajdziemy odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji zdrowotnej w kraju. Naszym Państwa gościem jest pan poseł Tomasz Latos. Brązowy medal Mistrzostw Polski Open, żeby nie było jasne, że to jakiś brązowy, tylko... Panie pośle, ja się przygotowałem. A to rozumiem, o różnych rzeczach porozmawiamy. Porozmawiamy o rzeczach, z którymi pan się boryka na co dzień. Pogadamy troszeczkę mniej oficjalnie, żeby Dobrze. Widzowie mogli poznać posła od drugiej strony, że to jest taki sam człowiek jak każdy inny, tyle tylko, że wynajęty przez nas do pracy. No, coś w tym stylu, dobrze pan to ujął. Panie sam pośle, się prosi o wynajęcie, nawet bym powiedział. Panie pośle, najbliższą panu branżą, dziedziną jest oczywiście służba zdrowia i w tym pewnie pan czuje się najlepiej. Pewnie kilka pytań wybiegnie poza to, ale głównie oczywiście, nie ma problemu. Skupimy się na służbie zdrowia. Zacznijmy może od najbliższego podwórka nam, Tucholanom. Jesteśmy w tym samym powiecie, Gostycyn, Tuchola i inne ościenne miejscowości. Mam nadzieję, że pan się też w powiecie tucholskim pojawi. Byłem już tak. Na spotkaniu w Tucholi. Wybudowaliśmy piękny ZOLE. Mm-hmm. Zakład opieki leczniczej już stoi, już jest wymalowany w środku, wszystko zaczyna ładnie funkcjonować, tylko brakuje jednej rzeczy, łóżek. Prawdopodobnie te łóżka w najbliższych dniach dojadą do ZOLE. Czy jest panu coś wiadomo na ten temat? Nie znam tutaj szczegółów, jeżeli chodzi o ZOL w Tucholi. Nikt też do mnie się w tej sprawie nie zwracał. Natomiast mogę powiedzieć inaczej. Jestem wielkim zwolennikiem tego, aby dokonać oczywiście z pozycji Narodowego Funduszu Zdrowia przeszacowania usług, które wchodzą w skład zakładów opiekuńczo-leczniczych, bo moja diagnoza jest taka, jak pewnie całego społeczeństwa. ZOLE są niezwykle potrzebne, jest ogromne zapotrzebowanie. Pewnie każdy z nas spotkał się z taką sytuacją, że ktoś z bliskiej rodziny poszukiwał miejsca na ZOL-u, a jednocześnie one są na tyle słabo wycenione, że zawsze jest kwestia jakiegoś współpłacenia, finansowania tego przez samą tą osobę, która na ZOL trafia, czy przez rodzinę. W związku z tym jestem przekonany, że dobra wycena procedur zolowskich spowoduje po pierwsze, że tych miejsc będzie wystarczająco dużo, bo jestem przekonany, że natychmiast starostowie część tych nawet wolnych łóżek w szpitalach albo w powiatach, gdzie są dwa szpitale, jeden z tych szpitali będą przekształcać na ZOL. To z kolei spowoduje poprawę sytuacji, jeżeli chodzi o kadrę medyczną. Bo jeżeli w powiecie jakimś są dwa szpitale funkcjonujące i teraz na części z nich będzie utworzony ZOL, gdzie ta obsada jest dużo, dużo mniejsza, to też poprawi się w pozostałym części w tym powiecie sytuacja, jeżeli chodzi o dostępność personelu. Więc uważam, że tutaj są szerokie korzyści, zaczynając od wyjścia na przeciw potrzebom mieszkańców. Ja już na ten temat parokrotnie rozmawiałem w Warszawie i będę dalej to robił, bo uważam, że to jest coś, co jest logiczne i pożądane. Następne pytanie było, czy z gatunku tych ciężkich. Chcę już przebrnąć przez to największe bagno,
trudności, które z którymi się boryka Prawo i Sprawiedliwość, borykało się przez ostatnie lata. Pogadajmy o pandemii. Przy pandemii narosło już tyle mitów, że rzeczywiście czasami głowa puchnie od tego, o co już się obciąża Prawo i Sprawiedliwość. Mówi się o 200 tysiącach zgonów. Konfederacja mówi o tym, że zmarło 250 tysięcy chorych, że to brak opieki medycznej spowodował, że gro tych ludzi nie żyje, a to, że szczepionki są szkodliwe. Panie pośle, pan jako lekarz, opinia pana jako lekarza jest tutaj opinią miarodajną. Jak pan to odbiera? Odbierał i odbiera. Czy jeszcze jedna składowa tego pytania, bo również cięgi dostawał były minister zdrowia, jak i obecny. Jak z punktu widzenia pana lekarza ta cała sprawa wyglądała? Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że po pierwsze cały świat był zaskoczony tą sytuacją. Nie był przygotowany, bo to była skala tego problemu, była nowa, przynajmniej w ciągu ostatnich no, kilkudziesięciu lat, byśmy musieli się cofnąć 100 lat w przeszłość, żeby móc szukać jakiegoś porównania, jeżeli chodzi o skalę zachorowań. I w związku z tym plus oczywiście nieznajomość tego wirusa powodowała, że nikt nie miał złotego środka idealnej recepty na postępowanie. Można było bazować na tym, co jest do tej pory sprawdzone i potwierdzone w medycynie. A więc szczepienia to jest jedno z największych odkryć medycyny, właściwie można powiedzieć ostatnich ponad 200 lat. Tutaj ja zawsze byłem, jestem i będę zwolennikiem szczepień. Oczywiście w dobie internetu pojawiło się wiele spekulacji, domniemywań, fake newsów na temat szczepień, czy potrzeby szczepień, czy samych szczepionek. I ja z tych względów jestem zwolennikiem no jednak wolności, a nie przymusu. Nigdy nie byłem zwolennikiem, żeby był przymus szczepień. W związku z tym ja uważam, że moim obowiązkiem jako lekarza i wielu innych lekarzy było przekonywanie społeczeństwa do szczepień, stworzenie jak najlepszych możliwości szczepienia, ale bez wprowadzania przymusu. Powiem dalej. Ja uważam, że my jeszcze nadal wielu rzeczy nie wiemy na temat tego wirusa i pewnie dopiero w kolejnych latach, przy kolejnych badaniach naukowych będziemy dowiadywać się więcej, bo pozostaje otwartą kwestią i interesującą sprawą, jak to jest możliwe, że w jednym mieszkaniu osoby czasami no, nawet w grupie ryzyka, bo w wieku starszym nie zachorowały, mając kontakt z wirusem, a inni domownicy chorowali. Myślę, że tutaj indywidualne predyspozycje genetyczne miały kluczowe znaczenie. Kwestie związane z jakąś indywidualną odpornością. Myślę, że te sprawy zostaną w przyszłości zbadane, ocenione. To jest jeszcze coś, przed czym nauka jest w dalszym ciągu. Tym niemniej oczywiście wiemy coraz więcej na temat tego wirusa i wracając jeszcze do działań, które były podejmowane. Oczywiście kwestie zalecenia noszenia maseczek, ograniczenia kontaktu, dezynfekcji rąk. To są rzeczy, które są standardowo stosowane przy różnego rodzaju infekcjach, przy no, dużej łatwości przenoszenia się tej infekcji z jednej osoby na drugą. I to jest coś, co zawsze warto stosować w przypadku epidemii. Nie tylko koronawirusa, ale gdyby doszło do innych epidemii, to jest zawsze najlepszy sposób na ograniczenie rozprzestrzenia się wirusa. No bo epidemia nie będzie się rozwijać, jeżeli wirus nie będzie mógł przechodzić z człowieka na człowieka. Więc chodziło o
jak nie całkowite przecięcie tych szlaków rozprzestrzeniania się, to przynajmniej ich ograniczenie. Po co? No również i nie tylko po to, żeby chronić nasze zdrowie w danym momencie, nie tylko po to, żeby nie było wielkiego piku zachorowań, którą służba zdrowia nie byłaby sobie w stanie poradzić, albo byłaby mogła sobie poradzić w sposób bardzo ograniczony, ale również z tego powodu, żeby też i zyskać na czasie, bo my wraz z kolejnymi miesiącami uczyliśmy się, lekarze się uczyli, jak postępować w przypadku epidemii, jaki przyjąć algorytm postępowania leczniczego, w jaki sposób najbardziej skutecznie działać. I obyśmy nigdy w przyszłości nie byli w takiej sytuacji jak jeszcze rok czy półtora roku temu. Panie pośle, z punktu widzenia lekarza, badanie szczepionki przeciwko jakiejś chorobie, prawdopodobnie to też dotyczy jakiegoś zespołu chorób, no to różnie prawdopodobnie wygląda, nie jestem fachowcem. Jak długo trwa badanie takiej szczepionki, co do której nie mamy potem wątpliwości, że ona zadziała i tak dalej? Odniesiemy ten czas badań szczepionki od momentu, kiedy ona powstaje, aż do momentu zaszczepienia pacjenta czy tam chorego. Porównując to ze szczepionką na COVID-a, która powstała stosunkowo szybko, spróbujmy to jakoś usystematyzować. Na pewno idealnym modelem jest, kiedy jest dużo czasu na... To była sytuacja wyjątkowa, ja wiem. Tak, no więc ta sytuacja wyjątkowa determinowała pewne działanie. Idealna sytuacja jest, kiedy jest długi czas na spokojne, szczegółowe analizy poszczególnych szczepionek i skuteczności i dłuższe obserwacje. Natomiast tutaj sytuacja była ekstraordynaryjna. Trzeba było działać szybko. Trzeba było działać możliwie jak najszybciej się da. No, mamy w XXI wieku zupełnie inne możliwości niż kiedyś. To jest kwestia pewnej współpracy międzynarodowej na bardzo szeroką skalę. Ogromnych środków finansowych, które zostały wydane na badania. No, było można pewne rzeczy zrobić w stopniu przyspieszonym. Są takie sytuacje, z innej dziedziny możemy porównać sytuację chociażby związaną z wojną na Ukrainie, tak, i chociażby zaopatrzenie Ukrainy w systemy Patriot, tak. Normalnie mówi się o tym, że to szkolenie powinno trwać wiele miesięcy, no ale sytuacja jest szczególna, w związku z tym będzie skrócona do 10 tygodni. Więc są sytuacje, kiedy można tak duże środki, również te ludzkie i tak wielkie zaangażowanie przeznaczyć, aby pewien proces maksymalnie skrócić. On tutaj nie był, tutaj żaden etap, jeżeli chodzi o przygotowanie szczepionek, nie był pominięty, czyli nie zrezygnowano z jakiegoś etapu kontroli tych szczepionek, natomiast to, co było możliwe, do maksimum zostało skrócone. Ostatnie pytanie z tego trudnego tematu. Panie pośle, czy się pan zaszczepił i czy zaszczepiła się pana rodzina? Tak, zaszczepiła się również moja rodzina. Ja nawet nie tak dawno zaszczepiłem się czwartą dawką. Muszę powiedzieć, że przez około dobę miałem trochę złe samopoczucie, tak jak na początku infekcji jakieś powyższona temperatura, ale to po jednej dobie minęło i tak namawiam wszystkich do szczepienia. Zaszczepiłem się również we wrześniu na grypę, przeciw grypie i szczęśliwie nie chorowałem na grypę. Podobno w tym roku ta szczepionka była bardzo trafiona, ponieważ jak wiemy, wirus grypy szybko mutuje, ale udało się w tym roku dobrać taką szczepionkę przeciw grypie, która jest bardzo wysoko skuteczna. Panie pośle, porozmawiajmy o tej, przejdźmy do strefy aptecznej, do leków.
zaopatrzenie w leki w Polsce i jednocześnie zaopatrzenie, bo nie ukrywajmy, że również wspomagamy w tej materii Ukraińców, którzy toczą w tej chwili wojnę. Ale zacznijmy wpierw od naszego podwórka, zaopatrzenie aptek w leki. Leki, które są niezbędne pacjentom do przeżycia. Jak to wygląda w tej chwili? Czy mamy ich dosyć, czy są jakieś problemy, czy są jakieś trudności? Jak to wygląda? W moim przekonaniu mamy wystarczający dostęp do leków. Oczywiście nie w każdej aptece i tutaj ta sytuacja może się też zmieniać. Ale myślę, że biorąc też pod uwagę te różne informacje o tym, jakieś problemach, które ostatnio się pojawiały, ja myślę, że na to należy spojrzeć troszkę w szerszym kontekście. Otóż w resorcie toczą się już od jakiegoś czasu, może nawet od paru miesięcy, prace związane z nowelizacją ustawy refundacyjnej. Różne środowiska związane z rynkiem farmaceutycznym, od producentów poczynając, przez hurtowników na aptekarzach kończąc, prowadzi różnego rodzaju rozmowy, również ja się spotykałem i wysłuchiwałem różnych opinii. Generalnie jest sporo uwag dotyczących marży, która jest wpisana wprost w ustawie, że ona nie realizuje bieżących potrzeb, różnego rodzaju wzrostu cen i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jak słyszę gdzieś okresowo czy odcinkowo jakichś problemach dotyczących związanych z dostępem do takiego czy innego leku, nie mając innych sygnałów dotyczących w ogóle obecności tego leku w Polsce, to myślę sobie, czy nie ma to związku właśnie z pracami nad ustawą i czy to nie jest elementem też pewnego dodatkowego nacisku, żeby coś zrobić i zwiększyć na przykład dla hurtowników wspomnianą marżę, ale nie tylko dla nich. Oczywiście w ramach rozmawiania z środowiskiem należy przede wszystkim pamiętać o dobru pacjenta, czyli nawet jeżeli by miało dojść do zmian w zakresie chociażby wspomnianej marży w ramach ustawy, to musiałoby to być zrobione w taki sposób i tak modelując udział państwa i zaangażowanie państwa, aby pacjent tego nie odczuł. I to jest moim zdaniem najważniejszy punkt widzenia, który ja prezentuję w rozmowach właśnie tego typu. Dalej, trzeba pamiętać, mówiąc o lekach, o sytuacji, którą na szczęście udało się w dużym stopniu opanować. Jeszcze parę lat temu, mniej więcej 10 lat temu, był chyba taki szczyt, dużo leków wyjeżdżało z Polski za granicę. Szacowano skalę tych wywożonych leków nawet na 2 miliardy złotych rocznie. Skąd to się wzięło? No wzięło się to oczywiście z różnych przyczyn. Generalnie było to związane z tym, że leki w Polsce wskutek skądinąd dobrej ustawy refundacyjnej, która została przyjęta jeszcze za poprzednich rządów, te ceny leków w Polsce były relatywnie niższe i nawet dużo niższe, czasami nawet kilka razy niższe niż w innych krajach, np. krajach zachodnich. No a dodatkowym elementem, który umożliwił ten proceder, było w moim przekonaniu absolutnie nieuprawniona ekspertyza wydana jeszcze w czasach, kiedy ministrem zdrowia był Bartosz Arłukowicz, jeden z dyrektorów Departamentu Prawnego na potrzeby hurtowni wydał opinię, że ta marża 5-procentowa, która jest zapisana w ustawie, nie obowiązuje przy wywożeniu leków za granicę. Nie wiem na jakiej podstawie, ponieważ nie było tam w ustawie żadnego słowa
na przykład kolejnego artykułu czy kolejnego ustępu w danym artykule, że ta marża nie dotyczy, jeżeli lek wyjeżdża. To była samowolna interpretacja jakiegoś urzędnika, która no, dała swego rodzaju glejt do tego, żeby wywozić i na tym zarabiać. My wprowadziliśmy bardzo ważny element, który to ograniczył, poza oczywiście potrzebą przestrzegania prawa, tego prawa, które było zapisane w ustawie refundacyjnej. To również to, że monitoruje się te leki deficytowe, których brakuje i wprowadza się wtedy różnego rodzaju ograniczenia. No, krótko mówiąc, bierze się pod lupę te leki i w tym momencie to okazało się skutecznym środkiem zaradczym, jeżeli chodzi o wywożenie. Co będzie dalej na rynku leków, zobaczymy, ponieważ ja mam świadomość, że oczywiście różnego rodzaju wzrosty kosztów pośrednich to wpływa i na funkcjonowanie aptek, hurtowni, ale chcę podkreślić raz jeszcze, jakiekolwiek zmiany nie były przeprowadzone w ustawie refundacyjnej, a nie wiem, czy ostatecznie będą, pamiętajmy, że zostało 10 miesięcy do wyborów, ale jeżeli by były, to nie, muszą być przeprowadzone w taki sposób, żeby chronić pacjentów, żeby pacjent ewentualnych zmian w ustawie nie odczuł. Teraz ta ustawa, tak mogę powiedzieć, jest życzliwa, pozytywna i dla pacjentów w Polsce, ale także i dla naszych wspólnych pieniędzy wydatkowanych na leki z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez tego rodzaju różne instrumenty, które no, powodują, że firmy farmaceutyczne rzeczywiście w toku negocjacji sprzedają te leki taniej niż sprzedają na przykład Niemczech, Francji czy innych krajach. Tomasz Latos, urodzony 8 marca 1964 roku w szpitalu w Poznaniu, rodowity bydgoszczanin, tak, z korzeniami rodziny siedzącej głęboko w medycynie, tata. Dokładnie tak. Jak się zostaje lekarzem, patrząc, znaczy źle to ująłem, specjalność pana taty była? Pediatria. Pediatria. Specjalność syna, radiologia. Tak. Dlaczego? No, ja myślę, że tak. Jeżeli jest się w rodzinie lekarskiej, a dodajmy, że moja mama też również znany pediatra bydgoski, rodzice byli, znali się z jednego roku, studiowali w Poznaniu. Moja mama no, tworzyła podwaliny kardiologii dziecięcej w Bydgoszczy. Jak się słucha w domu opowieści o sytuacji w szpitalu, o pacjentach, widzi się, jak się rodzice martwią o różne sprawy, sytuacje, kiedy no, były nie takie rzadkie, kiedy mimo, że byli ordynatorami, czy później ojciec dyrektorem, to jednak były takie sytuacje, kiedy w święta jechali do szpitala, mimo że nie ma z dyżuru, żeby spojrzeć na jakieś dziecko, o którego stan się martwili, jak wygląda ta choroba, to można powiedzieć wszystko, tylko nie medycyna. Albo powiedzieć odwrotnie, no. Jednak coś jest fascynującego w tym zawodzie. A ponieważ mam 12 lat starszą siostrę, która jest profesorem medycyny i ten szlak też rodzinny przecierała już po rodzicach, ale wśród kolejnego pokolenia, stąd ja wybrałem ten piękny zawód. Dodam, że wszyscy studiowaliśmy w Poznaniu, bo należałoby teraz iść dalej. Mam 4 dzieci, córka studiowała i skończyła medycynę w Poznaniu. Jeden z 3 synów skończył medycynę w Poznaniu. Najmłodszy wyłamał się i studiuje medycynę w Łodzi. Natomiast z 4 dzieci 3 jest związane z medycyną. To znaczy dwoje już jest lekarzami, najmłodszy studiuje, tylko jedno z dzieci poszło inną drogą i zostało informatykiem, ale też zajmuje się muzyką. Ale dodam, że już żona
tego jednego rodzynka, który się wyłamał, też jest lekarzem. I w ogóle drugie połówki moich dzieci są też lekarzami, więc śmieję się, że na dobrą sprawę, gdybyśmy wszyscy mieszkali w jednej miejscowości, to moglibyśmy interdyscyplinarną przychodnię rodzinną otworzyć z różnych dyscyplin, by byli wszyscy, bo przecież to jeszcze też i jak już tak szeroko patrzeć, to mógłbym dołożyć jeszcze i szwagier, i siostrzeniec, i kuzynka, więc jest trochę nas lekarzy. No ale panie pośle, no ale trochę jest pan kosmopolitą, bo się okazuje, tak, piąta kadencja, Sejmu, szósta kadencja, siódma kadencja, wybrała pana ostatnio 60 tysięcy ponad wyborców. Tak, zgadza się. Co się stało? Nie tylko medycyna, ale również polityka. Dlaczego? No jakoś mnie to rzeczywiście wciągnęło, jak zostałem samorządowcem. To jest bardzo dobre pytanie. Polityka rzeczywiście ma to do siebie, że często wciąga. Jest jakiś taki magnes w tym wszystkim, co się robi. Jest to no, dynamiczna też działalność w przeciwieństwie do dość statecznej i statycznej radiologii, ale podkreślę jedno. Jestem piątą kadencję posła, już pięć kadencji jestem posłem i zawsze, podkreślam zawsze, byłem jednocześnie czynnym lekarzem. Nigdy nie byłem posłem zawodowym w tym rozumieniu takim, jak to jest przyjęte. Są niektórzy moi koledzy lekarze, którzy są posłami zawodowymi i utracili prawo wykonywania zawodu, które po 5 latach się traci. Ja zawsze byłem czynnym zawodowo posłem. Powiem więcej, nawet wczoraj wieczorem opisywałem badania, bo mogę to robić zdalnie. Kolejne pytanie, także dziękuję za to bardzo. Jak pan zauważył, przechodzimy do łatwiejszych. Tak, ale dopowiem jeszcze jedną rzecz, bo może być dla kogoś ciekawe, jak to jest możliwe. Tak, urodzony w Poznaniu, notabene w Dzień Kobiet, a jednocześnie rodowity bydgoszczanin. Moi rodzice są z Bydgoszczy. Moja mama, jak mnie rodziła, miała 41 lat i miały być komplikacje, a w Bydgoszczy nie było jeszcze wtedy kliniki, więc ostatnie dwa miesiące mama leżała w klinice na Polnej w Poznaniu i mnie po prostu rodziła w klinice. I stąd mój poznański rodowód, jeżeli chodzi o urodzenie. Nie będę pana maltretował in vitro, nie chce mi się. Oszczędźmy sobie tego tematu, i tak jest za dużo w przestrzeni medialnej dziwnej energii na ten temat. A niestety musimy się też liczyć z kosztami, bo państwo dysponuje tylko i wyłącznie pieniędzmi naszymi i musi je rozsądnie wydawać. Chociaż też powinienem zadać pytanie dotyczące, skąd macie tyle kasy na te wszystkie inwestycje. No ale to pan będzie mówił o funduszach i tak dalej. Zostawmy to. Skupmy się tylko na tej sprawie medycznej, którą już właściwie przebrnęliśmy, a ja staram się dbać o pana czas. Godzina dochodzi już naszej rozmowy, więc zakończę jeszcze troszeczkę bardziej humorystycznie. Spędziliście święta, pan i pana rodzina przy jednym stole. Udało się? Ale no nie do końca, dlatego że żona była chora. Wprawdzie testy wyszły i na grypę, i na COVID wyszły ujemne, ale w związku z tym dopiero w drugie święto widzieliśmy się wszyscy, ponieważ jeszcze w Wigilię ta część poznańska, bo jeden z synów mieszka w Poznaniu, uznali, że zaczekają jeszcze chwilę, już mama się czuje coraz lepiej, ale odczekają te dwa dni i także w drugie święto. Każdy kolejny tydzień pewnie rozpoczyna się pana od zapisania w rejestrze, gdzie mam być, o której godzinie i tak dalej. Mało tego, asystentów też. Zostawmy tych asystentów i tak wszystko na pana głowie. Ale w tej rozpisce tygodniowej, gdzie znajduje się rodzina? Czy ona w ogóle tam się znajduje? Tak, znajduje się. Rodzina jest. Wszyscy mówią, że rodzina jest najważniejsza, ale ja rzeczywiście tak uważam. Moją żonę to ja znam, panie redaktorze, szanowni państwo, od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Więc moją żonę znam już. W tym roku będą 52 lata.
Poszedłem, nawet przepraszam, 53 lata, bo poszedłem od 6 lat do szkoły. Miałem 6 lat, jak poszedłem do pierwszej klasy. Żona była najlepszą uczennicą. Oczywiście nie byliśmy parą nawet w liceum. Dopiero po maturze tak jakoś stało się, że jak to się mówiło kiedyś potocznie, zaczęliśmy z sobą chodzić. Byliśmy parą i to też jeszcze później kilka lat trwało, bo ślub wzięliśmy jak żona była na ostatnim roku na uniwersytecie. Ja jeszcze miałem 2 lata i wtedy że tak uznaliśmy, że to jest już właściwy moment, końcówka studiów, żeby się pobrać. Teraz plotki. To już przedostatni temat. Ulubione danie? Ulubione danie, właściwie wszystko, co robi moja żona. Moja żona fantastycznie gotuje. Ostatnio szczególnie gustuje w takim schabie, w sposób szczególny przygotowanym, ale to jest całe mnóstwo różnych potraw. Żona jest z tego znana, jak święta, to tych dań jest całe mnóstwo. Są również takie typowo świąteczne, jest taki też schab właśnie typowo świąteczny z różnymi suszonymi owocami. No, bajka, po prostu bajka. Ostatnia rzecz to już pana inwencja. Zwykłem zawsze na koniec wywiadu z politykami zostawiać odrobinę czasu na to, o czym chcieliby powiedzieć bezpośrednio, bez moich pytań. Minuta dla pana. Może być troszeczkę więcej. Myślę, szanowni państwo, że to nie jest jakiś szczególny patos, ale trzeba podkreślić, naprawdę trzeba podkreślić, że dobro Polski, dobro każdej z naszych rodzin, to jest to, co jest najważniejsze. Zaangażowany jestem w politykę, ponieważ kocham mój kraj, ponieważ chcę jak najlepiej dla Polski. Z wszystkich sił robię i będę dalej robił wszystko, co jest najlepsze, aby jak najlepiej służyć mojej ukochanej ojczyźnie. Ten rok i pewnie nie tylko ten są bardzo ważne. Widzimy, co się dzieje na świecie, jakie są niepokoje na wschodzie, wojna. W związku z tym też potrzeba mądrej władzy, ale także i zjednoczonej, pewnego spokoju i porozumienia w podstawowych kwestiach dla Polski pomiędzy koalicją, opozycją, pomiędzy poszczególnymi posłami, ugrupowaniami. Życzę w związku z tym takiej mądrości, wspólnego działania na rzecz Polski. Życzę tego państwu i sobie, oby Polska była jak najpiękniejsza, jak najlepiej zarządzana i żeby się rozwijała również ta mała państwo ojczyzna, bo tu wszystko na dole, w małych ojczyznach zawsze się zaczyna.